Pani wojewodo, Solidarna Polska rośnie w siłę. Niedawno wybraliście nowy zarząd okręgu. Tak jest, okręg wałbrzyski, okręg numer 2, który zgodnie z regulaminem jest również okręgiem Solidarnej Polski, który będzie miał swój zarząd, swoich członków. Właśnie w zeszłym tygodniu został wybrany. Na spotkaniu, na zjeździe wyborczym, bo tak musimy powiedzieć, było ponad 30 osób, w tym było sporo, poza tym było sporo gości, których serdecznie powitaliśmy. I cóż, chcemy pokazać, że Zjednoczona Prawica właśnie ma struktury, będzie działała i wszędzie tam, gdzie są potrzeby Polaków, mieszkańców ziemi wałbrzyskiej, chcemy pomagać.